jest świata w Radiu Katowice. Ja może odłożę koleżankę gitarę, defilkę i zapytam od razu, tak z marszu mojego gościa dzisiejszego, czy chłopak z gitarą byłby dla ciebie paru? Ja jestem zajęta. <laughs> Zofia Matysik, dzień dobry, dziennikarka związana nierozerwalnie i wciąż i z Agencją Muzyczną Wydawniczą Delta i z Kwartelnikiem Twój Blues wciąż największym pismem dotyczącym muzyki bluesowej w Polsce. Parę jeszcze innych zajęć moglibyśmy wymienić. Cieszę się, że wpadłaś prościutko z Dalekiego Wschodu, troszkę sobie pokrążyłaś po Azji. Troszkę mnie to też zdziwiło, bo myślałem, że raczej gdzieś tam znowu zachodzimy kierunek obierzesz, ale powiem ci, że zaskoczyłaś mnie, że też wschód sobie tak cenisz. Jak każdy kierunek podróżniczy chętnie. Jest prosta odpowiedź na to. Zimą wschód na dłuższe okresy czasu jest przyjemniejszy atmosferycznie i dla portfela. A rozumiem. Dobrze. <laughs> Bardzo polecam. Czyli zachód wciąż droższy, niż wschód jest. Chciałem zapytać właśnie o tego chłopaka z gitarą. I nie chodziło mi o brzmienie, tylko bardziej o wizerunek właśnie, bo spotykamy się tu z Zofią dzisiaj, żeby troszkę zderzyć nasze poglądy, żeby troszkę poszperać, poszukać ile prawdy jest w takim powiedzeniu, które przypomniało mi się a propos tematu, że mężczyźni kochają kobiety, kiedy na nie patrzą, a kobiety kochają mężczyzn, kiedy ich słuchają. I ile w tym prawdy, ile nie, na ile słuchamy oczami. Bo to w zasadzie jest ten temat, wokół którego będziemy się dzisiaj kręcić, posiłkując się różnego rodzaju artystami, którzy oprócz tego, że brzmieli, to jeszcze wyglądali i co takiego musi być w tym wyglądzie, żeby to bo to wcale niekoniecznie mi się wydaje o jakąś przystojność taką modelową Nie, chodzi. W ogóle się tutaj no, o gustach będziemy dyskutować, więc to no. No właśnie. Coś tam, coś tam, gusty, non Putandum, o gustach się nie dyskutuje, chociaż podobno 80% dyskusji na tym świecie dotyczy właśnie gustu, no, a reszta tak. to są tylko jakieś błahe tematy. Ale to, co powiedziałeś, to zdanie, to brzmi bardzo ładnie, ale jest to pewien stereotyp, No bo to jest mhm. tak, to, to się nie odnosi do 100%, do 100% wszystkich przypadków. No ale tak, przyznam, że jest w tym coś. Ja osobiście no, piękny głos to absolutnie jest coś, co bardziej zwraca moją uwagę niż tak banalnie tylko wygląd. Okej, okay, ja właśnie z tego powodu pracuję w radiu, prawda? To, <grym> to masz bardzo piękny głos. Zawsze ci bardzo to dziękuję. mówiłam, także tak, to absolutnie prawda. Po prostu <grym> dostałem, bo w całej reszcie natura poskąpiła. Natomiast, <grym> natomiast to jest o tyle ciekawe, to co powiedziałem, bo mnie się wydaje, że w muzyce jest jednak trochę inaczej. No bo to oznaczałoby że my y, bardziej postrzegamy na przykład śpiewające panie, y, jakby nie, inaczej, że my, czy męska część audytorium, najpierw widzi nie, i wybierałaby najpierw te ładne śpiewające kobiety, a dopiero potem gdzieś tam za tym szłoby. Szłaby reszta. To zależy, czego oczekujemy od muzyki. Poczekaj, a, a z paniami byłoby odwrotnie, nie? Że jakby niezależnie, co, jak, gdzie, kto co wygląda. Tylko głos. To, a wydaje mi się, że właśnie jest zupełnie w muzyce odwrotnie. To znaczy, że dla nas w ogóle. E, to znaczy, ładnie śpiewające kobiety są po prostu ładnie śpiewającymi kobietami, i wydaje mi się, że dla męskiego odbiorcy to w ogóle nie ma znaczenia, nie? Ale tak dla ciebie rozumiem, no, że nie a, ma, i myślisz, że. I wydaje mi się, że to jest drugą stronę, że, że panie I... czasami tak jakby, że tu jest sobie jakby śpiew, no nie, ale że jak on wyjdzie na tę scenę, jak tam się zarusza, no, odpowiednio, To na pewno nie, nie przeszkadza. Mhm. To na pewno nie przeszkadza. Myślę, że dużo zależy od ma... tego, jaka to jest muzyka mhm. i jak, do jakiej publiczności jest kierowana, bo ja osobiście. Nie ma opcji, żeby muzyka, która jest gatunkiem, którego nie lubię i którego nie szanuję za bardzo, bo jest zły, plastikowy. Oczywiście każdy jakoś inaczej definiuje, ale po prostu bardzo złej jakości muzyka, żeby przekonał mnie wizualny aspekt artysty. No, nie, nie, nie ma opcji. Nie. Ale ty <grym> jesteś wyjątkowym odbiorcą, <grym> ponieważ ty siedzisz w muzyce, zajmujesz się nią troszkę od strony teoretycznej i organizacyjnej. Myślę, że to jest, że to jest prawda. Natomiast. Chciałabym wierzyć, że i szanować też publiczność damską na tyle, dawać jej taki kredyt zaufania, że to nie jest tylko jedyny aspekt wizualny, okay. bo byłoby bardzo płytkie. No. Dobrze, to, ok, dobrze. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na to z takiego zupełnie muzycznego punktu widzenia i jakby spróbowali przeprowadzić dalszą część tej dyskusji na konkretnych przykładach, mm -hmm. to wśród bardzo wielu Ikon czy postaci, no, powiedzmy, męskiego grona wykonawców. Jest bardzo wielu takich, którzy dla takiego, powiedzmy, zawodowego muzyka w ogóle nie potrafią śpiewać. Nie? Znaczy... No, znaczy, no, ale Bob Dylan nie jest najlepszym przykładem, no, ponieważ właśnie... trudno go postrzegać jako chociaż jak był młody, to tam dziewczęta oczęta wypłakiwały, nie? No, to to jest ten syndrom chłopaka z gitarą, myślę. I poza tym poeta no, wspaniale mm. się słowami posługuje. To myślę, że tutaj to tak. No, ale pójdźmy od samego początku, nie? Od samiutkiego początku, nawet nie od Presleya, który jest jakby zupełnie przykładem, tak jakby wydaje mi się gdzieś z boku, bo to jest akurat postać, która łączyła tu, naprawdę no. umiejętności śpiewania, pewnej imitacji też yy, yy, tańczenia. tańczenia i tak mm -hmm. dalej i po prostu charyzmy, do której zaraz dojdziemy, ale idąc na przykład od korzeni bluesa, nie? bo zauważ, że tych bluesmenów wśród ojców yy, tegoż gatunku, no właśnie tylko niewielu udało się przeniknąć do tego świata pop i wydaje mi się, że wizerunek tychże był szalenie istotny, nie? A do kogo byś miał konkretnie na myśli, że tym, którym się udało i że wtedy wizerunek był? No wiesz, było wielu bluesmenów, nie? Na przykład y, takich jak Muddy Waters, co zresztą mm. świetnie jest pokazane w filmie Cadillac Records. Ten konflikt między Muddym a Howlingem Wolfem, y, właśnie tak naprawdę o względy pani, o to, y, 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 który zbierze większe grono wielbicielek. Zupełnie w ogóle dwie takie same, a jednocześnie różne osobowości. W tamtym czasie przecież było wielu równie uzdolnionych nie, muzyków. Jasne, że zaraz mi powiesz, tak, ale Maddi miał no. specyficzny sposób grania, troszkę inną artykulację, tylko że na przykład tworzący mniej więcej w tym samym okresie, moim zdaniem skromnym, czy też wcześniej przed nim tworzący w Chicago muzycy. Nie zrobili aż takiej furory, nie przeniknęli aż tak do świata, wiesz, do świadomości kultury masowej, jak właśnie Maddie Waters. Nie? No ale to nie chce mi się wierzyć, że tylko jest ten jeden aspekt za to odpowiedzialny, bo jednak to, że ktoś robi karierę i właśnie przenika, to, to jest dużo więcej dużo więcej się na to składa przecież faktorów jest. Ale. Myślę, że Cadillac Records to jest w ogóle film bardzo fajny przykład, bo tam też jest postać Ed James. To. Co, Co zresztą, prawda, mocno narysowana z, przez pryzmat wyobraźni reżysera. No właśnie do tego dążyłam, hmm. że ja generalnie jestem fanką tego filmu. Hmm. Wspaniale zrobiony pod tak, wszelkimi świetnie. względami też wizualnymi, ale no i Beyoncé absolutnie potrafi śpiewać. Mi się bardzo tak. podobało, jak to wokalnie i aktorsko sportetowała Ety James. Natomiast dużo osób właśnie krytykowało ten casting. Że oni za bardzo z niej zrobili taką seks bombę, za bardzo podrasowali hmm. tą wizualną um, Ciekawe, stronę. Ja. <laughs> I że Eta James jakby tro troszeczkę. Mm, Podrasowali tą postać właśnie wizualnie na potrzeby XXI wiecznej publiczności i że to ten aspekt właśnie y, atrakcyjności na plakacie był bardzo mocno, y, był na niego nacisk taki. To w moim przekonaniu to w ogóle dorobili tak naprawdę Etcie James. To nie tyle, że podrasowali, co wręcz zrobili z niej Bombę, hmm. bo jeśli znamy tę historię, to jest też właśnie <laughs> przykład pani, która czaruje głosem? Znaczy, jakby dla mnie w ogóle nieistotne, jak ja usłyszałem po raz pierwszy. I oczami. No ta, wiesz co? Nie, bo mm. jak ja usłyszałem po raz pierwszy samą, sam, mm. same utwory, nie widząc jeszcze kto to jest, nie? I'd rather go blind no to jest taki numer, który w ogóle przejmuję w oryginalnym wykonaniu i dopiero potem zobaczyłem ją. Inaczej sobie wyobrażałeś? No wiesz, to, to jest to nie jest przykład najpiękniejszej kobiety. To jest jakby, to jest przykład niewiasty takiej z całym szacunkiem oczywiście, bo jak o się nie dyskutuje. To, i, I to nie chodzi, że to nie mój typ. Obiektywnie to nie jest ładna kobieta, nie? O, no. W moim przekonaniu <laughs> oczywiście. Znaczy, albo inaczej, na pewno nie jest typem seksbomby, nie? Jak sobie potem Doczytamy o całą jej naprawdę mega dramatyczną historię jej tak, życia. to jest w ogóle. bardzo ciekawy życiorys. Mega, ciekawy no. i po prostu... No, Swoją drogą, jest... ona by zasługiwała na film swój własny, Lekko, który byłby tak. bardzo atrakcyjnym to scenariuszem. No, to jest w ogóle Tulus lautrec w spódnicy, jakby dorastanie w domu publicznym. No, naprawdę cała seria dramatycznych po prostu przeżyć, jej uzależnienie, od różnego rodzaju substancji, które z kolei spowodowało, że przecież ona się potem zrobiła taka trzy razy Ale też to te poszukiwanie, to było jej ojcem mm -hmm. i jak to wpływało na jej życie, to też jest ciekawa. Dlatego o tym mówię, mm -hmm. że to jest typ kobiety, którą jak się słyszy, to ona i potem jak się zobaczy, to to bardzo jakby nie, nie naczynie, czy nie współgra z tym, co w ogóle to nie ma znaczenia. Inaczej, ten wygląd w ogóle nie ma znaczenia. Ale ty wiesz, to, dla to mnie, nie jest typ Tiny Turner, nie? To która od razu dla jest mnie takim To to hmm. dla mnie to nigdy nie ma znaczenia, Chyba bym wręcz tak powiedziała. Ale nie wiem, czy to ma do czynienia z tym, że się zajmuję słuchaniem muzyki na co dzień, tylko jakoś tak nie, nie łączę tego. No. Hmm. Nie łączę, bo jeżeli też pewnie wynika to z tego, że pracuję w takim gatunku mniej niszowym, gdzie bym jedno, bardziej niszowym, gdzie. Wydaje mi się, że ten aspekt wizualny nie jest specjalnie wysoko notowany. Jakby mnie... tak? I mi się to bardzo podoba. Mhm. Mi się to bardzo podoba, bo przecież chodzi o muzykę, a nie o... Masz rację. Jakby... I nie chcę tutaj też umniejszać artystką mainstreamowym największa na tapecie gwiazda Taylor Swift. No, wygląda mhm. jak ikona po prostu tego, co się powinno Dziewczyna, teraz podobać. Dziewczyna, która wyrosła z muzyki country. Dziewczyna, która wyrosła z muzyki country. Ja mam do niej bardzo dużo szacunku, żeby tak. nie było, ale to jest właśnie teraz taka ikona mainstreamowego kanonu atrakcyjności mhm. artystki na scenie odnoszącej sukcesy. Mhm. No i w popie mam wrażenie, że to się bardziej liczy, natomiast w muzykach niszowych, w muzyce niszowej nie wydaje mi się, żeby to miało dla widza takie znaczenie, bo mu... dla mnie w muzyce niszowej też nie ma tego. A blues jest muzyką niszową, tak myślę. Jest muzyką niszową, że on nie jest napędzany przez. Wydaje a to mi się, nie że muzyka tak, że jest... niszczowa jest napędzana przez muzykę, mhm. a nie przez to wszystko, co się dzieje um, poza muzyką i co okay. można sprzedawać razem z muzyką. Artysta dla mnie tutaj nie jest produktem, który też sprzedaje. Ubrania, kosmetyki, hmm. y, jakiś taki wizerunek, y, trasa koncertowa y, artystów niszowych. Koncerty artystów niszowych nie muszą mieć dosłownie fajerwerków. I ja nie mówię, że to jest coś złego, bo to jest fantastyczne show też ale właśnie to, ten, to, to napędza tą potrzebę wizualnej atrakcyjności dla mnie. Ale jeśli blues jest niszowy, to mrozu organek co grają. Um. Jam? No, przede no, wszystkim może... Mrozu i Organek dla mnie byli w jednej kategorii, mm -hmm, okay. a Jump w jednej, mm -hmm. w innej. Mm -hmm. Powiedziałabym, że oni grają dla mnie, bo dla mnie nie są artystami bluesowymi, mm -hmm. mimo że się pojawiają na festiwalach bluesowych, ale nie mam nic przeciwko nie, tam, żeby o samej się muzyce, po, nie? Jeżeli, na festiwalach bluesowych. To jeżeli weźmiemy taki ja ja nasze szerokie że, wody. to są artyści, którzy bardzo fajnie na naszym polskim podwórku czerpią z Amerykanem. Ja Aha, bym to tak nazwała. Sensie, okay. I myślę, że niby ty te się też sami nie zidentyfikowali jako artyści bluesowi, tylko po prostu zafascynowani brzmieniami amerykańskimi, którzy coś sobie z tego do swojej polskiej tutaj nie muzyki daleko, biorą. od jednak twój tata, nie powiedziałby to samo. Nieodrodne dziecko redaktora Andrzeja Matejczyka jednak. Lubię się spierać z twoim tatą na, na te tematy, bo ja też ja jakby zgadzam się z tym, że nie istnieje coś takiego jak polski blues, bo to tak samo jak jakbyśmy powiedzieli, że istnieje Amerykańska góralszczyzna. Nie? A nie istnieje. No, no. więc właśnie, no właśnie rzeczywiście istnieje po prostu coś, co my czerpiemy. Zresztą my jesteśmy od lat wielu kosmopolitami, nie da się od tego uciec, zawsze byliśmy zafascynowani pewnymi tak, prądami, które ale czerpaliśmy. Też nie odmawiamy i i prawa, nie. prawda? Nikomu do, do, do czerpania z tego, ani do grania bluesa, tylko po prostu czy jakiejkolwiek tak, innej muzyki. Ale nie? fajnie, kiedy na to nakładamy taką naszą słowiańską polską jakąś nakładkę i dajemy jakiś taki swój mały pierwiastek. No i myślę, nie? że to właśnie robi. Reguł, nie? Myślę, że organek mhm. to właśnie robi. Tak, I jest to, to organek, na tak, wysokim no. poziomie. Jest to też w pewnym sensie muzyka popularna, bo. Chociaż on strasznie... jest taki bankowy, miejscami gdzieś tam Też jest, jest ale wiesz, ciężko jest. Problem jest w tym też, że ciężko jest muzykę popularną teraz zdefiniować, bo zwróć uwagę, że 70, 80 lat ta muzyka popularna to był jazz. No tak, <laughs> Które teraz właśnie. jest trochę dla. Uważane dla publiczności bardziej wysublimowanej, tak jest targetowane, prawda, też przez organizatorów i sponsorów. Jak coś jest jazzowe, to droższe bilety, elegantsze stroje i sale koncertowe siedzące albo teatry, więc tak jest opakowany. A kiedyś jazz był totalnie muzyką popularną, więc mhm. też mówienie, że coś dzisiaj jest muzyką popularną. Bo, bo teraz jak mówimy, że coś jest popowe, to to jest, mam wrażenie czasami mm, trochę pejoratywne dla niektórych, bo to, to jest, jest takie tak, gorsze, znaczy, ale to, jest to w ogóle. Temat na nie inną dyskusję. Tak tak, tak, no... Moglibyśmy się kiedyś spotkać i podyskutować, gdzie, jakby, kiedy coś staje się popularne, Albo popem, tak. a kiedy nie. nie? Tylko bo... poszłam w tą stronę, bo myślałam o organku, bo dla mnie mm -hmm. on też jest artystą popularnym. No jest no, ikoną, tak. Jest, tak? jest tak. ikoną w pewnym środowisku, po, powiedzmy w takim mm, środowisku y, skupionym wokół worka bardzo szerokiego, przepasnego z alternatywa, bo to się tak ładnie nazywa. Ale już popularna alternatywa. No właśnie, bo to, to też jakby co to no znaczy właśnie. alternatywa? Chociaż niedawno pro, rozmawiałem z Marcinem Borsem, akurat zresztą świetnym mm -hmm. producentem, i on na przykład, ponieważ mieszka w Suchej Beskidzkiej, i on mówi, że na przykład postaci takie, które są spoza męskiego grania... Y to dla mieszkańców tejże na przykład wsi to już raczej nie są, że tak powiem, znani, czyli że byliby w tym rzeczywiście tą rzeczywistą alternatywą, mm -hmm. czyli powiedzmy czymś niszowym, bo mówimy nisza alternatywa, a organek. Y i trudno powiedzieć, czy organek był pewnie tak, przez na przykład męskie granie byłby, jest byłby dość rozpoznawalny. rozpoznawalny, Ale, ale to a też propos, w pewnych kręgach tylko. No. Jasne, ale a propos, właśnie wracając do, do wizerunku. No właśnie, bo Tomasz Organek jest bardzo ciekawą postacią. Jakoś nam umknął, nie umknął jak przygotowywałem. W ogóle jako bluesmana nie klasyfikujesz, to dlatego. Nie, klasyfikuję. <laughs> uważam, A. że utwór głupi i w ogóle cała ta płyta, która jest jeszcze mocno nasycona Amerykaną, jak powiedziałaś, niech będzie. I jest, ale myślę, że no zasługi, za parę numerów jakby zasługuje na miano bluesowych, tak bym to ujął z tej płyty i tematyką, którą on tam porusza. sposobem jak śpiewa. Ja mam z nim trochę problem, bo tak jak szanuję i, i, i podoba mi się, tak zastanawiała mnie taka rzecz, ponieważ Tomek Or organek nie wziął się znikąd w ogóle, bo najpierw był zespół Sofa. Nie wiem, czy pamiętają co hmm. po niektórzy. Nie, nie. Był taki to, to nie zespół nie. sofa grający muzykę nieco bardziej elektroniczną. Hmm. Stąd się wziął Tomek Organek, który nagle stwierdził, że on jednak jest chłopak z gitarą, organiczne, analogowe brzmienia są mu bliskie. Co ciekawe, stało się to w momencie, kiedy te brzmienia również stały się znowu popularne, bo to się wydarzyło gdzieś tam w to okolicach się to sami zbiega. 2010 roku. Nie, nie, ja, ja, ja mam naprawdę ogromny szacunek do organka, ale zastanawiam się, ile w tym jest. Brzydkie słowa, ale muszę jej powiedzieć, produktu, troszkę takiego jakby wymyślonego, czy kreacji, autokreacji, a ile w tym jest naturalności, bo to, zaraz dojdziemy do tego, do czego będzie, co jest bardzo istotne, czyli do charyzmy. Bo charyzmy Oj, ja Tak, że bardzo dużo tak, Tylko pytanie. Ile, na ile jest to charyzma taka wykreowana, wykreowana a na ile ona po prostu jest tym, wiesz, bo wiesz, to darem ja nie, nie. znam, więc mi jest bardzo ciężko powiedzieć, ale. Mm, no dobrze, ale ja widzisz nie organka jestem na scenie. wiesz wielką Bierzysz? fanką polskiej muzyki, jeżeli właśnie bym sobie miała zrobić listę artystów, którzy mi się w Polsce mm, podobają, mhm. to byłby to organek na pewno. Mimo, to, że nie jestem wielką fanką A co to jest charyzma, muzyki. Zofia? Charyzma, co to jest? Um, trochę osobowość dla mhm. mnie taka no ale to wiesz osobowość po... ma każdy tak no, naprawdę nie, nie nie ale osobowość która porywa drugą mm -hmm. osobę która fascynuje która jakoś yy, 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 która sprawia że chcesz yy, Jakoś, iść za nim. Tak, że chcesz mm -hmm. jakoś mieć kontakt z tą osobą, nawet jeżeli nie masz fizycznie, bo kontakt to sugeruje, że coś ma się fizycznie dostęp do osoby, ale że chce się no, obs właśnie obserwować, followować. Nie jakaś porywania tak, tłumów, tak? tak? Czyli że po prostu ktoś, kto wychodzi na scenę jeszcze nic nie zrobił takiego wielkiego, ale już go kupujesz. Wiesz, no to może być wszystko też, jakieś hmm. takie lekki aktor, bo nie wiem, jaka jest definicja tutaj słownikowa. Ja też nie wiem, podyczna, nie ja pytam, czy czym jest ciebie, Ale też nie? właśnie to, takie to wyjście na scenie i po prostu widzisz, że człowiek się dobrze czuje na tej scenie, że też poruszanie się w, hmm. w tej przestrzeni publicznej, prawda, wszystko, że poczucie humoru, to, hmm. to też jest dla mnie składnik charyzmy, bo fajnie jak artyści, bo jak mówimy o charyzmie o artystów, no jak na koncertach na żywo mają dobry kontakt z publicznością, on jest taki hmm. pewny siebie, niewymuszony i y, też z dozą dobrego poczucia humoru. No właśnie o tej charyzmie mówię, bo ona wydaje mi się szalenie istotna jest w tym całym wizerunku, bo to chyba nie do końca jest ważne to, co artysta na siebie założy, czy to jak wygląda, czy on jest chudy, gruby, ładny, brzydki. Tylko właśnie chyba istotna jest ta magia, którą on po prostu ma. Nie? Którą po prostu ma w sobie, którą gdzieś tam działa jak magnes nie? Na, na drugiego człowieka. Bo, yy, yy, I nawet nie ma znaczenia za bardzo, co on śpiewa. Czy on śpiewa dobrze, czy niedobrze. Bo zmierzam. Okay. Zmierzam do tego, że jeżeli byśmy sobie wzięli i posłuchali na przykład pierwszych nagrań ulubionego zespołu Twojego taty, czyli. Stonsu. Tak, czyli stonsu. Mm -hmm wczesnych nagrań czy, czy też no, we, wezmę Ci tutaj dowolnego muzyka po prostu, czy jakby sam jestem muzykiem i tak naprawdę jak się wsłuchasz w, w, jakby w to, co śpiewa Mick Jagger, to przepraszam Mick, ale Mick nie umie śpiewać, nie? to znaczy tam jest fałsz na fałszu generalnie i dysonans na dysonansie. Nie no dobrze, teraz już tak, jasne, natomiast te początkowe nagrania to jest, tak naprawdę tam jest dużo krzyku, Chęć oczywiście naśladowania swoich wielkich mistrzów bluesowych, tylko różnica jest taka, że ci bluesmeni z Delty oni jednak potrafili tam było czysto, ładnie, głęboko. Super. Wiesz, chodzi mi o to, że tak z czysto muzycznego punktu widzenia, to tak, facet za bardzo nie umiał śpiewać, coś tam potrafił zadnąć w harmonijkę. Właściwie gdybyśmy pomyśleli o jak wygląda, no to kurde, chudy, patykowaty gość z za dużymi ustami, z uśmiechem jakby zjadł banana w poprzek mniej więcej, prawda? No. E, wręcz zwy, wy, wybotoksowany, można by powiedzieć, jeśli chodzi, chociaż wtedy pewnie nie było, no ale rozumiesz, taki troszkę przerysowany Czyli sobie człowiek. Czyli zastanawiasz się, jak to się stało, że to taki fenomen? Ma obok siebie... Drugiego, który myślę sobie jest takim typem ładnego chłopca w, 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 w pojęciu Brytyjczyków. Kiffridge, ta, tak, tak. Że to jest taki, wiesz, on jest taki troszkę wymoczkowaty, ale to jest taki chłopak. Nie? Ale on wspaniały w się humoru. Tak, ale jednocześnie. Tak, I to widać, zresztą. jak ty troszkę zdystansowany, wycofany. Co ja powiem, myślę, że ta angielska powściągliwość z tamtych czasów z Kifa po prostu wyłaziła. On, on się potem zrobił taki bardziej chuligański, a z drugiej strony widzisz tam w tym wzroku, że tam jakby co? No, to jest ale taki lekki Oni drani. byli taki właśnie ta cedranie w przeciwieństwie do bitelsów, nie? Tak, to... tylko zmierzam do tego, że mimo tego wizerunku takiego y, 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 na pierwszy rzut oka, no kur czy Patrzysz na Mika Jagera, i nie wydaje ci się, że to jest facet, który za trzy lata będzie po prostu mistrzem świata, i ogólnie rozumiesz, ikoną. Do ja której mu też się tak nie wydawało, widziałeś. Nastolatki. E, Natomiast po no, Jak się nazywał ten film? Shine wzią, A Light, nie e, pamiętam jak się po, po prostu Martins, nazywał Martina Scorsese. Nie, nie widziałem przymierza. To się. były fragmenty, bo, bo to jest, powiem tylko szybko, dokument. Mm -hmm. Martina Scorsese zarejestrował koncert Stonesów, ale jest on przeplatany archiwalnymi nagraniami, i właśnie oprócz tego, co powiedziałeś, jest tam wywiad ze Strzelam. 60. któregoś roku mm -hmm. pewnie, czy te okolica, może 70. -tego. No dobrze, I ale... się pytają Jagera, jakie masz, gdzie się widzisz za 10 lat, czy coś w tym stylu? A on mówi, ja nie wiem, może jeszcze z 3 lata po bo coś w tym stylu. No ale on mógł tak powiedzieć z powodu jakby życia, które już wtedy niestety prowadzili. Przecież oni tak naprawdę wiedli żywot z poznaku seks, drugs, and rock and roll, Mały zanim w ogóle stali się wielkimi stosami, tak. Przecież przez rok mieszkali w nieogrzewanym mieszkaniu, w na czymś, co przypominał skład generalnie. Mają bardzo dobre zdrowie. I jeszcze jedna bardzo ważna postać w tym wszystkim, no bo właśnie, jeżeli co do tego Mika Jagera, który sobie tutaj stoi na tym jednym biegunie i nie jest typem chłopca z plakatu, dołożymy jeszcze Briana Jonesa, który tym bardziej nie jest takim typem, to już w ogóle jest jakiś dramat wizerunkowy. No wiesz, w sensie. pewnie współcześnie taki zespół jakby przyszedł do wytwórni i chciał zrobić karierę, to możliwe, że nie producenci by nie, nie specjalnie im wrożyli przyszłość i nie chcieli zainwestować w, w ich karierę, no ale może by się obronili jakością grania. Więc to chyba by się tak odbyło. Ależ właśnie ta jakość grania w tamtym czasie, u, u progu działania stanosów kompletnie mnie by nie Ale No myślę, że nie? to były inne czasy, wiesz, to inny zasięg był. To, faktycznie może to pierwsze. No, to półtaki... ten Alexis Korder to w ogóle z jakiejś łachy ich wziął na tę scenę, chyba, bo tam już po prostu się tam jedyny, Brian Jones potrafił coś zagrać. Ale właśnie może dostrzegał charyzmę. Mhm. Może właśnie nie wstrzymał Właśnie haryzma. to jest bardzo istotne, nie? że Jagger jest tutaj bardzo dobrym przykładem jest tego, jak, przykładem jak charyzma haryzmu. potrafi po prostu wymiętać człowieka. To też wydaje mi się pewne cechy samca alfa, e, taka duża, ja to ładnie nazywam sobie hegemoniczność. To tak, he, rozumiesz, jakby człowiek hegemon, nie? Mhm. I właściwie chyba tylko ten kiw, który potrafił mu się przeciwstawić, może dlatego do dzisiaj gdzieś tam potrafią funkcjonować, albo potrafił to znieść, e, o czym też mówił no w jeszcze, jednym z wywiadów. Potem... Nie? bardzo szybko udowodnili, że są wspaniałym tandemem kompozytorskim, więc jakby obronili. Tak, ale to jest jednak rzeczywiście zupełne przeciwieństwo Beatlesów i nie tylko, jeśli chodzi o... A ty o... rozumiem, Tim stąsi czy Beatlesi? Ja stąsi zdecydowanie, mm -hmm. ale to może dlatego, że sam gdzieś tam mam w sobie jakieś takie pierwiastki chuligańskie wynikające z, 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 z przeszłości, z młodości, z dzieciństwa, z miejsca, w którym wyrastałem. Bardzo serdecznie pozdrawiam Gliwiski Trójkąt. <głos> <głos> Natomiast Beatlesów się docenia po latach, to jest też bardzo ciekawy przykład, bo moim skromnym zdaniem właśnie im ta charyzma, o której mówimy, którą potem John Lennon miał rzeczywiście i każdy z nich tak naprawdę jest osobna, ale ona im nie była aż tak potrzebna. Tak mi się wydaje, że to jest taki zespół, który trafił bardzo, wiesz, dużo szczęścia, nie? W taki czas doskonale wykorzystał... Mm, Tą spuściznę brytyjskiej tradycji piosenkowej, bo mm -hmm. to gdzieś tam w tej muzyce słychać taką po prostu brytyjską mm -hmm. piosenkę, a jednocześnie sięgnął po, po to, co słyszał w radiu, czyli tą Amerykanę, i wymieszał to zupełnie inaczej niż bo oni to naprawdę pomieszali w kapitalny sposób. Yy, tylko, że yy, yy, ja nie chciałbym tutaj w ten, w ten frazes uciekać, że jakby tego wizerunku ładnych chłopców, ale moim zdaniem ta bitelmania i ten szał na nich, co Nie ni rozumiesz. Nie, 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 że nie rozumiem, tylko to chyba nie do końca był efekt ich właśnie wyglądu, nie? tylko bardziej jakby całości. Nie, właśnie nie, niekoniecznie tej charyzmy. Ale to charyzmy, zawsze jest nie? efekt całości. Tak, tylko że tam mi tej charyzmy brakuje. I ja w ogóle tak, by tego się nie. Charyzma w ogóle nie wynika z ich osobowości. Bo oni są w ogóle zespołem. No wiesz, ale tam nie czy ma to też indywidualności. nie jest. Także może ciężko ci z tą charyzmą ocenić, bo patrzysz na to z perspektywy człowieka, który jednak. Jest um, Jest dużo młodszy hmm. i żyjemy w innych czasach, hmm. i teraz mamy też um, raz, że inną definicję charyzmy. Ale in... Naprawdę jest inna definicja charyzmy? Znaczy, Może mamy inną. Ciężko mi jest powiedzieć, jak w latach mm -hmm. 60. było, ale też jest inaczej wygląda krajobraz branży muzycznej. Nie ma internetu, jakby a, zupełnie, in... zupełnie mm -hmm. inne uwarunkowania są, więc mm -hmm. mimo, że też zdecydowanie jestem Team Stonsi, a mm -hmm. bardzo lubię Beatlesów, żeby nie było, mm -hmm. to nie mam problemów z zrozumieniem fenomenu Beatlemanii, bo. Jakby na pewno to do bardzo wielu y, osób, kobiet przemawiało. Zostawiając Presley'a, chociaż w zasadzie nie unikniemy od niego taka oczywistość, nie? że Presley to jest wszystko naraz. Nie? To jest charyzma, to jest umiejętność, to jest wygląd. Na tym e, wyglądzie też zrobił tak, e, karierę. Tak, tak, tak. No. ale to jest bardzo ciekawe, bo na przykład w jego czasach było też kilku przystojnych chłopaków, również z rzeczonej wytwórni słynnej Sun Records. Mm -hmm. Notabene Men In Black, czyli Johnny Cash, no też w tamtym Jak czasie... Jak zacząłeś grać, to myślałam, że grasz że... Johnego tak? Cash'a jakiś tak, <laughs> Tak, tak, są to? tak dokładnie. Mm -hmm. <laughs> Pierwsze takty tak brzmiały. To jest bardzo ciekawe, tez, też ciekawe, bo przecież Johnny, no, w zasadzie mógł być na przykład taką. Ja myślę, że to bardzo hmm. przystojny mężczyzna był. No tak, ale no. widzisz, u niego właśnie, moim zdaniem, znowu to nie, nie ten, nie w wyglądzie i wizerunku, chociaż on szalenie o niego dbał i bardzo pilnował, żeby był właśnie facet w czerni i tak dalej, ale to nie to u niego w ogóle robiło robotę. Nie, nie myślę, że raczej ten y, taki bad boy. Też, z, tak. spo, z południa, z pola, rolnik. Tak, zabiłem, hmm. zabiłem tutaj tego. Ten tekst, tak, no. Walk the Line, to, to, to Wspaniały znowu, film, tak, ale znowu troszkę moim zdaniem przerysowujący te postać. Nie? Zresztą, że Hawking, Phoenix świetnie gra. Filmy od tego są, a jak hmm. Elvisa teraz, ta, rok, to, to, to rok temu było, ba, 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 prawda? Baz ba, ba, ba Lerman, to a, jest ta, ten pan od no, Moulin Rouge ta, przecież. Ta, no, ta, no, tak. To też takie, od razu tak. To też jest przerysowane bardzo, ale też, w ogóle super, jest to, że te filmy mm mam wrażenie, że przybliżają te postacie kolejnemu pokoleniom, bo mhm. ja, ja to miałam od dziecka w domu, ale mhm. wyobrażam sobie, że jakby wszyscy wiedzą, że był Elvis, ale niekoniecznie może są super zaznajomieni z jego twórczością i z konkretnymi piosenkami, z tym, jak się w ogóle ta Nie kariera zaczęła. Nie starczy zajmęła. życia, żeby zaznajomić Nie starczy, się z wszystkimi dokładnie. piosenkami Presleya. <laughs> tak, przecież... A potem wchodzi właśnie hollywoodzki film mhm. i nagle ożywia to zainteresowanie wśród dwudziestu. 130 latków y, tematem Elisa Presleya, to super. Z jednej strony, y, gdybyśmy podzielili sobie te ikony i to postrzeganie y, panów, wykonawców na razie, bo do pań też chciałem nawiązać za chwilę, nie? Chociaż to jest bardzo wydaje mi się analogi analogiczny trop. Mhm. Y, to, to jest tak, y, albo jest wizerunek, wykreowany albo nie, to nie ma znaczenia, ale albo jest wizerunek wykonawcy, który jest draniem nie? Czyli mm -hmm. kimś tak się sprzedaje? Mm -hmm. No właśnie to jest bardzo ciekawe, Jak bo to John Mayer mu mu na przykład. musiałbym dotrzeć do, 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 do głębi duszy niewieściej, że kobiety kochają drani jednak. może dlatego, że wydaje mi się, że to właśnie że to właśnie ona usidli tego niegrzeszonego chłopca. Ja myślę, że to jest mm -hmm. po prostu lata wpajania tego romantycznego mm -hmm. wizerunku.. Mitu. Tak, tak. Tak, tak. No więc z jednej strony, jest ten bad boy, drań, człowiek zbuntowany, James Dean, Jim Morrison, to jest, to jest niebezpieczny, tak. Niebezpieczny mm -hmm. drań, ale o twarzy chłopca, to jest znowu bardzo ciekawe, czyli tak, no bo to jest taki drań, ale nie, wiesz, męski macho jak Johnny Cash, wiesz, duży tak, facet, tak, szeryf, tak, tylko tak. taki romantyczny, taki ta, zagubiony. Ta, tak, drań, mm -hmm. amorek. <laughs> drań, no, amorek trochę, tak, nie? Tak. I to jest jakby jeden wizerunek, a, a z drugiej strony wydawać by się mogło też postać mężczyzny, i też wykreowana albo nie, e, taki facet ciepły, kluchy, wiesz, taki po prostu opiekujący no. się rodziną, taki po prostu zwykły sobie, bo takich też znajdziemy, mhm. e, którzy na, tym, na takim wizerunku zbudowali ogromne kariery, na przykład John bon Jovi, nie? To jest, a. na przykład, to jest to, bardzo. To, nie, w ogóle się do tego nie, nie spodziewałam, że to nazwisko padnie. Na pr... W ogóle nie. Nie, no. Nie. Hej, <laughs> okay. ale tej, chodzi tej mi kategorii. o to, że to jest, nie, bo to jest tak. Facet, któremu nie można odmówić umiejętności śpiewania, ponieważ mm -hmm. on potrafi śpiewać. Nawet słyszałem kiedyś, jak występował z jakąś orkiestrą i śpiewał takim po prostu prawie, że operetkowym barytonem, bo on naprawdę potrafi. No, potrafi śpiewać, tak, absolutnie. Tak, potrafi no. śpiewać. Potrafi robić show na mm -hmm. scenie, a jednocześnie jest, to wszyscy wiedzą, bo to jakby widać, nie, że on jest takim typem, znaczy jakby trochę taki kowboj jest, ale to jest ten kowboj, co tam zawsze do tego domku na wraca, wiesz, z upolowanym jelonkiem. Wiesz, nie? ale to sam tutaj przedstawiłeś różne opcje i to... Poczekaj, bo jest no, drugą jeszcze, podobną jeszcze. na przykład no. postacią, która też na takim wizerunku zbudowała karierę, jest Bono. To jest również taka postać. Dobry człowiek. Tak, tak. że dobry człowiek. Mm -hmm. Właśnie, że to nie jest buntownik. Znaczy, on jest buntownikiem, ale zupełnie innej, z innej rynek jakby wymaga Ale spektrum wymaga mm -hmm. pełnego spektrum produktów, nazwijmy to, na potrzeby konwersacji, więc to myślę, że dlatego. Co to znaczy? Że jest zapotrzebowanie i właśnie ten taki romantyczny mit tutaj niebezpiecznego chłopaka z gitarą, którego można próbować zmienić. Ja myślę, że to jest wszystko marketing tak naprawdę. Ale jest też na właśnie takie miłe postacie, z którymi się Chcesz można. Możesz mi powiedzieć, samochód. że my wszyscy ludzie. W ogóle nie myślimy sami o tym, kogo wybieramy, kogo lubimy, tylko po prostu działa jakiś mechanizm rynkowy, który nam wmawia i wpaja, że tego słuchaj, bo jest ładny, zbuntowany albo. Nie, tak. nie chcę tak myśleć. Czy bada po nie prostu tak wiesz, tak myśleć, nasze preferencje. Yy, myślę, że jesteśmy bardzo podatni. mocno z, podatni yy. na to. I yy, byłabym ciekawa, co ci artyści, o których wymieniłeś o tym yy. myślą, którzy tutaj sam ich uczyniłeś twarzami takiej teorii, bo. Myślę, że oni w toku swoich bardzo bardzo długich prostu, karier, to. bardzo często na pewno odbywali ciężkie rozmowy ze swoimi producentami, bo myślę, że oni po prostu chcą robić muzykę, a dokłada im się takie często w wielu przypadkach, myślę, że dokłada im się takie hmm. scenariusze. Bo chcę się też, myślę, że marketing jest bardzo mocno rozwinięty. No bardzo. bardzo mocno w branży rozwinięty. Im większe, im, nie czarujmy się, im większe pieniądze w muzyce, tym większy marketing. No to jednak jest show, ale biznes, nie? Tak, to jest o show tym, biznes. O tym wiemy, zresztą wydaje mi się, że to nie tylko w muzyce działa, w sporcie to działa na, podobnie. Na pewno, to wszędzie działa. Mm -hmm. I nie, nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę urodziwek mówić, urodziwek że piłkarzy, jesteśmy, powiedzieć. Że jest, no, nie znam się na tym zupełnie, nie chcę powiedzieć, że jesteśmy absolutnie. Nie podatnie, mhm. bo ja się nie uważam o, o osobiście za osobę bardzo na to podatną. Natomiast z jakiegoś powodu wytwórnie mają, inwestują w marketing właśnie tyle i jakby opakowują tych artystów. Czasami oni wbrew ich woli, że tak powiem, po prostu wiedzą, że to jest, jeżeli chcą zrobić wielką karierę, to to jest. Sposób, że trzeba się poddać temu, jakąś stworzyć taką historię. Ale um, wydaje mi się, no. że współcześnie, na szczęście, jakby jesteśmy coraz bardziej świadomi, mimo wszystko. Bo myślę, że w czasach, jak był właśnie Presley i mhm. tak dalej, um, to kreowanie, jakby sam, sam podział w Stanach na muzykę białą i czarną, prawda, mhm. to, to, to też było pewne kreowanie, bo to jak Presley w ogóle zaczynał karierę, że jednak Mało chlubny rozdział wykorzystania czyjejś innej piosenki, kto nie miał szansy, żeby wypłynęła na tak szerokie wody. Bo, mm -hmm. bo, bo to był zły koralowisko. No, Elvis Presley był złodziejem, to, że jakby nazywajmy rzeczy po imieniu no i tyle. No. No, by, nie wiem, kto mu nam podsunął czy coś, mm. tak bym nie chciała mówić, ale jednak to są ciężkie wie. historie, które są bardzo mm. ciekawe socjologicznie i historycznie, bo coś nam mówią o kraju i o czasach, mm. ale myślę, że teraz jesteśmy bardziej świadomi tego. Też jesteśmy bardziej świadomi, jest większa poprawność polityczna, jest większa mm. właśnie taka może delikatność na to, że... Bardziej się podchodzi do człowieka, a nie do, do człowieka jako do właśnie. Nie, nie, nie zwracamy takiej uwagi na wygląd, bym chciała wierzyć, że to nie jest mm. aż tak teraz ważne. I Masz rację. fajnie, jakby to szło w tą stronę, to wtedy mm. ten marketing, bo ja też nie mam nic przeciwko marketingowi, mm. produkty trzeba promować. Ale jak jest bardziej świadomy konsument, to wtedy trzeba bardziej wysublimowanie to robić albo bardziej. Um, też pod tego klienta, który jest bardziej rozwinięty, więc to wcale nie znaczy, że jakby reklama i promowanie nowych artystów będzie albo niemożliwe, albo jakieś, jakby to będzie ewoluować, prawda? Tak. Chciałem usprawiedliwić jeszcze tylko a propos tego, że Elvis Presley kradł. To znaczy, bo tak naprawdę, jeżeli kręcimy się w muzy wokół muzyki zachodniej, która opiera się tylko na 12 dźwiękach, to jest 7 tak, tak. całych tonów mm -hmm. i 5,5 tonów, a mm -hmm. w świecie bluesowym szczególnie, to wszyscy jesteśmy złodziejami. Tak tylko chciałem tutaj troszkę, e, przepraszam, do, dopowiedzieć. E, natomiast e, e, chciałem tak, e, już zmierzając powolutku do brzegu. Bo powiedziałeś, że to idzie w tą stronę, że, że ta ładność, czy, czy też że, że ten marketing będzie coraz mniej ważny albo nie będzie coraz mniej istotny. A to, będzie musiał tak coś wygląda. innego, w, inne elementy promować, bo wydaje mi się, że nie powinniśmy i strony promowania wyglądu, tak, to tak, tak byłoby idźmy w stronę promowania muzyki. Moim zdaniem w stronę promowania po prostu czegoś oryginalności tak, jakiejś nie charyzmy tak, właśnie, tak, bo do tego tak. chyba należałoby wrócić, dlatego, że mnie się z kolei wydaje. Że to nie dotyczy tylko muzyki, i, i yy, że to w ogóle dotyczy tego, jak w ogóle zmienia się czas i kultura. i te, te, jakby Ona z jednej strony pewne procesy są niezmienne i wynikają z jakiejś po prostu zwykłej ludzkiej natury. Yy, I to chyba nie o tę ładność, bo czymże tak naprawdę ładność jest, bo znowu musielibyśmy do gustów gust, wprowadzić. dokładnie. Więc fajnie, że zauważyliśmy, że to nie yy. jest jakby, że współczesne czasy nas, nas nauczyły, że to nie jest ta pierwsza cecha, na którą mamy tak. zwracać uwagę. Oczywiście, że tak, bo jest cała masa, jeszcze raz to chciałem powiedzieć, artystów, którzy znowu zrobili szalenie mm, wielką karierę mimo wizerunku, który z obiektywnego punktu widzenia mógłby uchodzić za, powiedzmy, znaczy taki znowu stereotypowo brzydki. Nie? Ale to fantastycznie, czyli, bo jakby, przykład, nie poddawajmy się stereotypom. Dobrze, Rafał Kierowski. <suszy> Nie, ale e, jak już jesteśmy na przykład w, wśród rudych, to e, Mick Hacknall, czyli wokalista Simply Red, na przykład, nie? człowiek, który jest po prostu charakterystyczny, ja jestem nie? To jest e, Axel Rose, e, Guns mm -hmm. N' Roses, no cała masa po prostu, e, moglibyśmy to wymieniać, ale ta Franklin również nie uchodziła za jakąś ikonę piękności, jak sobie ją przypomnimy z filmu Brothers Brothers, to to no Jest szereg po prostu ładniejszych: ale, Big Blue Smile, Ale i co z tego? Janice Amy Winehouse to jest wizerunek seksbomby, ale właśnie przerysowanej, wykreowanej na Rafał, Ale na jej też potrzebę. powinniśmy widzieć na scenie. Reprezentację społeczeństwa. Do tego, no właśnie. Do tego zmierzam, że y, będzie to chyba zmierzać w stronę tego, że wizerunek, a i owszem, nadal będzie ważny, tylko chyba chodzi o to, żeby artysta był jakiś. Żeby był jakiś i się dobrze hmm. czuł, y, hmm. i żeby był autentyczny, bo też pomysł, jak wiele. Osób zrobiło karierę, i mówię to specjalnie, użyłam słowa artystów, bo osoby, które zrobiły karierę właśnie dlatego, że zostały wybrane ze względu na to, jak wyglądają, została im dopisana jakaś historia, mm -hmm. zostały im autotunem dopisane y utwory, najpierw w ogóle przyniesione, bo nie, oni je tworzyli, a potem tak poprawiono, żeby to jakoś tam brzmiało w sformatowanym radio. I, no I co z tego? Nawet to, no, pożyje taki przewój 5 minut, pożyje taka kariera 5 minut, i to tak naprawdę nic nie wnosi oprócz. Ja chciałem tylko powiedzieć, obserwując to, co się dzieje współcześnie, nie, nie tylko w muzyce, ale w ogóle w całej kulturze, a w muzyce najbardziej, no, bo jest mi to najbliższa dziedzina sztuki, że jest, czy pojawiają się artyści, którzy, którzy się kreują jakby kreują sobie wizerunek mhm. swój, nie? I jakby nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że on wypływa z ich wnętrza. To znaczy, że ja, to, bo mówię o pewnej wiarygodności, która wydaje mi się jest immanentną cechą tej charyzmy, nie? To znaczy, jeżeli jest facet, który, czy kobieta, która wychodzi na scenę, nie wiem, niech ona będzie kurczę, przebrana w klocki. Nie? Albo y, cokolwiek, ale jeżeli ja czuję. że to jest autentyczne. Tak. Mm -hmm. I to się da wyczuć. No. Sorry, drodzy artyści, jeśli nas oglądacie, słuchacie. Nie da się oszukać widza, nie. znaczy, jakby, no, znaczy da się, da ale, się. ale sporej części, znaczy nie wiem, czy To inaczej. zależy do jakiego widza no aspirujemy. Więc, właśnie, więc jeżeli zależy ci na tym, żeby jakby docierać do widza, którego oszukujesz, to śmiało, nie? Uda, I wiele takich, udawaj, właśnie nie? o takich karierach no. mówiłam, tak. No, bardzo natomiast krótkich. jeśli jakby świadomy słuchacz, człowiek, który, no chcę tego artystę z, z, z takiego jakby go świadomie, że ogląda, no to jest nie do oszukania, nie? Znaczy, albo jakby jesteś nim te, artystą wtedy, kiedy ci ktoś uwierzy, albo nie uwierzy po prostu. Znaczy, kiedy ktoś ci uwierzy, no musisz być wiarygodny. Inaczej, po co ta sztuka cała, nie? Jeśli nie jesteś wiarygodny, tak myślę sobie. Kobiety są trochę bardziej w tym wszystkim poszkodowane, bo to jakby klamrę trochę robię. Mm. Tak jak mówiłem, ale mogę się mylić, że więcej jest, wydaje mi się, jednak tych wizerunkowo. Jest dużo presji po prostu i dlatego mm -hmm. bardzo mnie że... cieszy i mm -hmm. chciałabym, żeby było tak, że jest tego mniej, bo to, to jest nie, nie tylko kwestia muzyki, ale mm -hmm. patrz. To, to, to nie, w świecie filmu mają jest aktorki, troszkę inaczej, modelki i tak dalej, a, jakby, a to rzutuje na to, jak potem kobiety siebie odbierają, więc to... No tak, ale w świecie, w świecie filmu trudno jest od tego uciec, bo tam istotne jest to, jak wyglądasz. Nie? I jakby okay, to, jak grasz, ale... też jest związane z wyglądem. A, a ale tu grasz jednak... postacie, grasz ludzi innych, mhm. a ludzie, ludzie wyglądają różnie. Tak. I dlatego powinno być pełne spektrum reprezentacji wśród aktorów także, bo jakby nie ma jednego, jednego typu aktorki potrzebnej, takiej uniwersalnej. Jakby uniwersalny aktor to jakby inny temat, ale chodzi mi o typ urody, to nie ma jednego, jednego typu tylko potrzebnego, jest potrzebne całe spektrum postaci, kolorów, mhm. kształtów, wszystkiego. A powiedz mi, jeżeli dobra muzyka obroni się sama, bo tak jakby tu się zgadzamy, tak. nie? my się zgadzamy, że dobra muzyka obroni się sama, czyli to jest dobra nuta, to ona się sama obroni, to po co artyści niektórzy, którzy, i to tacy, którzy grają dobrą nutę, nie? Dokładają jeszcze do tego wizerunek, który moim zdaniem czasem może im zaszkodzić zamiast pomóc, nie? Bo jakby trochę może ten nutę przyćmić. Jest cała masa, no, że wymienię tutaj z naszego podwórka, na przykład zespół GET, czy wcześniej to są muzycy towarzyszący mm -hmm. wcześniej a, a Makarowicz, Andrzejowi mm -hmm. Makarewiczowi. Sam Makar też, który jakby sobie mm -hmm. zbudował pewien wizerunek wokół siebie. Pozdrawiam, Makar, jeśli oglądasz słuchasz, i Grzesiu, ale w moim przekonaniu to w ogóle niepotrzebne, nie? bo to, to jest tak dobrej jakości granie po prostu, że. Ale wiesz. Ale chyba, że jest potrzeba serducha, to, nie tak. To znaczy, ja myślę, że to jest fajnie, że się zespoły też mm -hmm. czymś. Bo ja ich widziałem na scenie. I, i okay, to jest ja Uważam, że oni świetnie energii. wyglądają. To do końca nie jest prywatnie mm -hmm. moja stylistyka, ale ja uważam, że oni. Chodzi mi o tą już wizerunkową że mm -hmm. bo ja. Ja się tak nie ubieram na przykład. Mm -hmm. Aczkolwiek myślę, że oni rewelacyjnie wyglądają są. Spo... Ja, ja bardzo lubię jak jest zespół, który jest spójny, spójny na scenie. Tak. Czy to jest GED z jednej strony, mm -hmm. czy to są bugi jeśli którzy mają no właśnie, 180 tak. stopni stylistykę inną. bardzo szanuję zespoły, które wychodzą na scenę z jakąś, właśnie z jakąś myślą o przewodnią, bo um, też to jest. Jak... Kiedyś je, je coś, jakiś muzyk, nie pamiętam, jaki mówił właśnie o szacunku do publiczności, mm -hmm. że Fajnie, jak wychodzisz na scenę, i obojętnie, czy masz dżinsy, czy garnitur, żeby, jakby, żebyś miał ten sz, taki szacunek do publiczności, że to jest święto, że ty wychodzisz na scenę. Tak, spektakl. Tak, jest to spektakl jakiś. Um, Jack White. No, i to, i to obojętnie, czy właśnie to są właśnie jakieś y, odjechane Czemu. kapelusze z wężami, skóry, i tak dalej, taki rocker, czy mm -hmm. jest to facet w garniturze jak Bona mm -hmm. ale masz na siebie pomysł, i y, y, jest to y, podoba mi się idea traktowania koncertu jako święta, prawda? Bo to też y, muzycy Co często się śmieją... Co nie to do wygląda. Tak. Muzycy się często śmieją, że w <laughs> trasie. Samo wyjście na scenie to jest, to jest nagroda za to, tak. że siedzisz w aucie, że tak. hotel jest czasami kiepski, że jedzenie, że coś tam zmęczenie, wszystkie, wszystkie, wszystkie trudy codziennego dnia ta Godzina na stanie to jest nagroda za to wszystko, więc traktujmy to jako święto. I potwierdza się, że w życiu piękne są tylko chwile, ponieważ to jest rzeczywiście naprawdę krótka chwila. No, jakby to jest tak, jak wiesz, z jeżdżeniem na nartach. Jedziesz tym wyciągiem orczykowym czy innym przez. Wieje, tak, tak. Wieje albo mm -hmm. włazisz na to, w ogóle najpierw w kolejce się nastać, jeszcze kiedyś trzeba było, i potem zjeżdżasz tak naprawdę trzy minuty, nie? A jak, ile Frajdy? Tak jest z wszystkim, gotowanie. Trwa to wszystko cały dzień, zjadasz to, chyba że jesteś we Włoszech, to Ale wracając do. Twojego <noise> pytania. Ja uważam, że to jest fajne, że mózgu mm. mają y, jakiś wizerunek. Tak, jest to, bo ja w przypadku akurat przywołanych tutaj GET, to, 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 to świetny zespół polecam mm. w ogóle uwadze, czy Makara, y, czy właśnie Boogie Boysów, nie? bo y, ja akurat nie o wizerunek, bo wizerunek jest spokojny, natomiast ja się czasami zastanawiałem, y, czy tam nie ma czasem przerostu na przykład tego ruchu scenicznego nad resztą, nie? bo czy to. Czy i, I u Bugi Boysów? I u, no, wiesz, i, jest... i u Grzesia Świerka też. Okay. Że, czy, jakby, czy to jest aż tak potrzebne? Bo, no, show jest potrzebne. No, ale show czy, jest czy Tak, tylko czy znowu, czy nie, żeby wiesz, co za dużo, to niezdrowo, nie? tak mówią wiesz, niektórzy. Może... Chociaż z drugiej strony, patrząc na reakcję publiczności, wszyscy no, byli właśnie, zawsze w szoku. Nie? Więc... Kiedy wszyscy wszystkich topory Może mhm. bym zadała takie pytanie, jakby muzyka się nie broniła, bo dwa zespoły są tak super poziomie. Że po prostu oni to dopełniają jeszcze wizualną warstwą. I ja to, ja to doceniam, torcie. tak. Tylko, że jak wisienka jak... jest większa niż cały tor. Dokładnie, albo jak. Jak to czasami są takie sytuacje, że się artysta lepiej bawi niż publiczność, więc to no właśnie, właśnie tak. Ale to nie są te mm -hmm. przykłady, więc jakby tutaj fantastycznie, że oni, oni się bawią tym wizerunkiem, a właśnie to też jest fajne, że się bawisz mm -hmm. wizerunkiem tak, swoim. To prawda. To... I że widać, że to ty go robisz, a nie ktoś go zrobił i ty się w nim czujesz tak, e, nawet odklejony go i to nie jest twój, mm -hmm. i to zupełnie właśnie nie jesteś autentyczny w tym tutaj. Tutaj wszystko się zgadza w obydwu przypadkach. Tak. Bardzo mi się podobał wspomniany Jim Morrison, który też ten wizerunek tak naprawdę troszkę wykreował, chociaż ja prywatnie uważam, że on nie był do końca zdrowy w sensie psychicznie. Nie? Mnie się też tam była bardzo głęboka depresja, ale to Pewnie jest tak. temat na w ogóle, na audycję, która byłaby poświęcona tylko Morrisonowi, zresztą to jest postać, której uważam, należałoby podobnie jak czy James, poświęcić po prostu audycję. Z drugiej strony już powiedziano i nakręcono filmów o nim tyle, że że może, może nie byłoby to potrzebne. Jak robisz festiwal, prawda, albo koncert, no bo przecież organizujesz się organizatorką mm -hmm. wydarzeń muzycznych, mm -hmm. to na ile sugerujesz się? Czy sugerujesz się w ogóle, jakby wiesz, jak, jak, jak jesteś jurorem na przykład, czy wiesz kimś, kto dobiera line-up? Jak Co? się jest jurorem, to mm -hmm. bardzo często jest to um, część oceny właśnie mm -hmm. wizerunek sceniczny. Mm -hmm. Tylko to nie jest zdefiniowane jako uroda. To jest zdefiniowane jako... Um, jako to jak, jak się poruszasz na scenie mm -hmm. jak właśnie jak, w, trochę jak wyglądasz ale w sensie tego jak twój wizerunek właśnie czy, czy zespół jedna osoba jest są zupełnie innych bajek ale to ma jakąś, tak? jakąś, jak, jakąś myśl przewodnią czy jest widać że to zupełnie nie ma nie ma sensu Ruch sceniczny jest istotny, show jest istotne. Na, na czym w takim razie i proszę cię wytłumacz mi to. Ja bardzo lubię, oczywiście, lubię, naprawdę lubię, szanuję, słucham, podobają mi się piosenki. Na czym polega fenomen Eda Shirena? Właśnie nie w sensie muzycznym tylko, tylko w ogóle właśnie wizerunkowym. Na czym polega, że, bo to znowu jest ta analogia Dominika Jaggera, o którym rozmawialiśmy, czy rozumiesz? jest chłopak, który no raczej nie mieści się w kanonach no, albo to, się mieści. Jest, hmm. Dobra, inaczej. Na czym polega fenomen Myślę, Edacidora? że to są fajne popowe piosenki. Takie mm -hmm. bardzo proste. Ale nie muzyczny fenomen, właśnie, tylko jakby cała ale... ta reszta, która temu no, Okej, okay, dobra, no. ale to są też piosenki takie romantyczne, przemawiające do mainstreamowej publiczności. Ten sentyment w nich jest, myślę taki. No a on dość... w tym wszystkim lekko pulchny, rudy facet. Super, właśnie. Z, z nie do końca, że. przełamuje to stereotyp, że to z, musi z Taki jak śpiewać. z gumy Donald? No. Mm -hmm. Mi się to podoba. No właśnie, ale dlaczego? <laughs> ale nie, że mi się Ed Sheeran podoba, mm -hmm. tylko mi się podoba to, że to przełamuje stereotypy. Właśnie, że fajnie, że. Czemu scena ma być tylko miejscem dla wysokich, przystojnych, wydatuowanych brunetów Strzelam, którzy. Po prostu właśnie wyglądają tak, że mogliby reklamować Kalwinę Kleina produkty. Mm. Nie, ma być scena dla wszystkich, to jest super. Jakby nie, nie możemy robić, nie możemy mówić komuś, że nie możesz śpiewać o miłości, bo nie wyglądasz jakoś. I tutaj wstawmy aktualnie mm. obowiązujący stereotyp, jakby. Z drugiej strony, mam tak. Małą wątpliwość, ponieważ kiedyś poznałem takiego młodego gitarzystę, który tworzył duet z nieco starszym harmonikarzem. I oni wtedy, pamiętam, zaczynali. I no i jakby on pisał teksty też i śpiewał nie, mm. o pewnych rzeczach. Tylko, że on śpiewał o takich rzeczach, że ja patrząc na niego jako człowiek, który akurat przeżył te rzeczy, o których on śpiewał. Nie było to autentyczne. Tak. Po prostu jakby od razu z marszu on kompletnie nie wyglądał na kogoś, to takie rzeczy przeżył, chociażby dlatego, że był szalenie młody, nie, nie miał prawa takich rzeczy przeżyć, po prostu, o których śpiewał. I pomyślałem sobie, człowieku, no nie wiem, no może. Bo potem, żeśmy rozmawiali, on ja mówi, że muzycznie to jest świetne, super, tylko tekstowo. A co ci odpowiedział? Nie, bo on się mnie zapytał, czy ty jakby, jakby tak troszkę jako, nie wiem, czy autorytetu, czy, czy starszego mm -hmm. kolegi, jak mi się podoba. Ja mu powiedziałem szczerze, że mnie się nie, nie jakby podoba mi się to muzycznie, natomiast tekstowo na przykład, to, to wolałbym, to, to napisz coś po prostu bardziej wiarygodnego, to nie wiem, napisz o tym, że cię tata do szkoły odwozi, nie? Bo to będzie, naprawdę, no bo to... No i co na to odpowiedział? No, trochę się obraził, nie? Ale, się. Okay. ale chodzi o to, że to po prostu, naprawdę, ja bym to kupił szybciej, Niż sytuację, w której młode chłopie śpiewa mi o tym, jak to właśnie doświadcza arkanów brutalnego. Zresztą to jest problem w ogóle dzisiejszego, dzisiejszej popkultury, jest cała masa takich młodocianych prawda, artystów, którzy, którym się wydaje, że są w ogóle nie wiadomo jakimi gangusami itd tak tak co jakby osiąga zupełnie odmienny efekt, bo mnie nie, to śmieszy, nie? Bardziej niż... Bo jesteś y świadomym słuchającym tekstów, te, ale wiesz, zawsze mnie zaskakuje, i, ta, ile tak osób nie słucha jednak tekstów, więc y to nie ma znaczenia. To, a, jest, to jest ciekawy aspekt. Ja, ja to odkrywam ciągle, bo mi się wydaje, że jak można nie słuchać tekstów, a... Hmm. Ja dlatego po prostu właśnie yy, nie będę śpiewał, tylko zagram na koniec. <grym> Zofia Matysik, yy, moim państwa gościem, wszystkie strony świata. W Radiu Katowice. Johnny Cash mówisz? Tak, Proszę, ja byłem. bardzo lubię. <grym> nie stroi tak i nie szkodzi. Nie choinka, nie trzeba stroić. Pozdrawiamy serdecznie, wszystkiego dobrego.